Od kilku dni wychowankowie Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim mieszkają w nowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Przystań i Ostoja. Jest to druga tego typu inwestycja na terenie powiatu włocławskiego. Od ubiegłego roku w podobnych warunkach funkcjonują wychowankowie z Domu Dziecka w Brzeziu. Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie placówek opiekuńczo-wychowawczych Przystań i Ostoja. Na początku uroczystości biskup włocławski dokonał ich poświęcenia. Placówki te przypominają bardziej domy dla dużej rodziny niż tradycyjne obiekty przeznaczone dla podopiecznych domów dziecka. Domki te mają to do siebie, że będą spełniały role wychowawcze. To znaczy, dzieciaki będą musiały niestety być zaangażowane w prace domowe, na przykład przygotowanie kolacji czy przygotowanie śniadania. Wydaje mi się, że te metody wychowawcze o wiele są lepsze niż podawanie czegoś gotowego na tacy i dzieciak wychodzi z domu dziecka, osiągając 18 lat i w sumie nic nie umie. My ze strony radni, jako radni powiatu włocławskiego i zarząd powiatu na czele z panem Kazimierzem Kacą staraliśmy się właśnie, aby przygotować dzieci, żeby miały lepszy start. W tej chwili warunki mają super. Nawet wydaje mi się, że niektóre dzieciaki, które mają pełne rodziny, nie mają tego i dlatego powinny one skorzystać, a czy skorzystają, przyszłość okaże. Życzę im z tego całego serca, żeby się wykształciły. Dzięki temu będą miały lepszy start do pracy i w życiu dorosłym. A luksus, w którym będą żyły, może będą chciały też powielić w życiu dorosłym. Podczas uroczystości wręczono także prezent na ręce starosty w postaci zdjęcia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Przystań i Ostoja. Za to, że i pan starosta, i wszyscy pracownicy starostwa, i wszyscy, którzy ze strony starostwa nam pomagali, panie starosto, pan pozwoli, że wręczymy taki skromny upominek pamiątkowy, który po prostu będzie przypominał panu o tym, że jest takie miejsce w Lubieniu, gdzie jest pan zawsze mile widziany. O każdej porze dnia i nocy funkcjonujemy 24 godziny na dobę, także jak pan starosta będzie zmęczony na kawę czy na herbatę o godzinie 12 w nocy, zapraszamy, zawsze przyjmiemy. Dziękuję, panie starosto, za wszystko, co pan zrobił dla naszych dzieciaków. Dziękuję również wszystkim pracownikom starostwa. Ale powiem tak, na podsumowanie nie będę wiele mówił i długo. Pan starosta jest bardzo wymagającym człowiekiem. Mogłem tego doświadczyć, z czego się bardzo cieszę. Dzięki temu widzieliście państwo, co osiągnęliśmy i dzięki tak naprawdę zaangażowaniu pana starosty, bardzo, bardzo indywidualnego mu, domy wyglądają, jak wyglądają. Naszą rolą jest w tej chwili, żeby te domy zawsze były właśnie takie, albo jeszcze lepsze. Dzięki przenosinom do nowych budynków dzieci mają możliwość mieszkania w wygodnych, dwuosobowych pokojach. Dzieci i młodzież są zadowolone z nowych warunków. Podobają się bardzo, mi się podobają. A powiedz to, co myślisz? Z kim jesteś razem w swoim pomieszczeniu? Z kolegą. Macie teraz takie warunki stworzone, że nie jeden dzieciak mógłby pozazdrościć, nie ma tego w domu. Czy wasze plany na przyszłość to jakieś studia, jakaś kariera, czy jeszcze się nad tym nie zastanawiacie? Bo teraz warunki już macie. Nie, jeszcze nie myślałem nad takimi rzeczami. Do zawodówki we Włocławku. Czego się uczysz? Budownictwa, wykończeniówki, takie rzeczy. No dobrze, jako przyszły budowlaniec, jak oceniasz tą inwestycję? Myślę, że jest dobrze wykonana. Ja chodzę do gimnazjum jeszcze. Warunki są o co lepsze niż tam w domu dziecka. Jest miła też atmosfera, jest czysto, ciepło, jest ciepła woda. No jesteśmy też zachwyceni. Żyjemy tak jak w domu u siebie, w domach rodzinnych. Jest dużo lepiej, możemy też wychodzić sobie na miasto, chodzimy po domach, sprzątamy, mamy ciszę nocną, oglądamy telewizor wspólnie, mniej się już kłócimy, nie zabieramy sobie nic. Tak jak mówił przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wieżowiecki, mieszkańcy placówek muszą zajmować się domowymi obowiązkami i dbać o najbliższe otoczenie. Jak sobie z tym radzą? Na początku było ciężko, zapominaliśmy, ale wychowawcy nas dopominali i jest coraz lepiej. Bardzo z tego cieszę. Dla mnie ta zmiana, przede wszystkim w ogóle przejście z tego dużego domu. Oczywiście jest nostalgia, bo to zabytkowy pałac, ileś lat tam człowiek pracował, ale jednak przejście tutaj i stworzenie właśnie dzieciakom, no właściwie młodzieży, tak, bo małe dzieci trafiają do rodzin następczych, starsze do nas. Takich warunków właśnie, ja mówię, takiego pola do eksperymentowania, uczenia się tego, co jest dla mnie ważne, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za decyzję, tak? Oczywiście nie ma złych decyzji. Odpowiedzialność jest różna i tego właśnie oni się u nas uczą i tak ma to wyglądać. Od właściwie miesiąca lutego, z tego co pamiętam, już było tak
tak jeszcze w starym domu, że w weekendy praktycznie nie było kuchni. Sami brali pieniądze, które na wyżywienie mieli, ustalali z wychowawcami, sami czyli dzieciaki, ustalali, co chcemy kupić, co chcemy zrobić. Ja pamiętam takie pierwsze zdziwienie, jak dzieciaki poszły na miasto, wróciły z dwoma reklamówkami, a reszta się pyta, i co, to wszystko? Tak, bo taka jest wartość pieniądza. I tak żeśmy się przygotowali i w tej chwili tak rzeczywiście będzie. W soboty, w niedzielę gotują sami, do jeszcze poniedziałek, piątek, wiadomo, to jeszcze wdraża w pewien okres, więc jest tak, jak powiedziała Jessica, właśnie pani do pomocy, ale tak naprawdę oni się uczą sami wszystkiego. Finansów, kulinariów, umiejętności społecznych, umiejętności sanitarnych, bo tego, jeżeli u nas się nie nauczą, nie znajdą nigdzie indziej. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych, zatem obie placówki udało się zbudować od podstaw za stosunkowo niską kwotę, biorąc chociażby pod uwagę jakość wykonania prac. Wokół siebie mam mądrych ludzi, którzy odpowiednio, nie ma cudów, tu nie ma cudów, po prostu. Pierwsze, musi być odpowiednio przygotowany projekt, odpowiednio przeprowadzony przetarg, odpowiedni wykonawca, odpowiedni inspektor nadzoru, mądrzy ludzie wokół siebie i można dokonywać to, co pan tutaj dzisiaj widzi. Nie ma innej recepty. Słyszałem, że inspektor nadzoru z pana polecenia codziennie był na budowie, co jest ewenementem przynajmniej Nowy Włocławku i cała inwestycja to 20 tysięcy kilometrów. Tak, tak. Ja chcę powiedzieć, że osobiście też tu byłem 3-4 razy, nieraz w końcówce dziennie, bo taka moja jest dewiza, pańskie oko konia tuczy. Takie są przysłowia, są mądrością narodu, nieobecni nie mają racji, proszę Państwa, jeśli się dopilnuje z tego tytułu, są efekty. Wielokrotnie, kiedy we Włocławku były realizowane jakieś inwestycje, już w chwili ich odbioru zauważaliśmy pewne wady, których nie zauważali inspektorzy z ratusza. Postanowiliśmy dokonać więc podobnej inspekcji w obu budynkach. Uroczystość uroczystością, znamienici goście znamienitymi gośćmi. Uroczystość trwa, ale mnie najbardziej interesowało, jak wygląda inwestycja w Lubieniu Kujawskim, która kosztowała 2 miliony 100 tysięcy złotych. To dość duża kwota dla przeciętnego człowieka, ale za te 2 miliony 100 tysięcy wybudowano dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej 750 metrów. Gdy podzielimy kwotę 2 miliony 100 przez te 750 metrów, wyjdzie nam kwota, szanowni Państwo, 2800 zł za metr kwadratowy. Już robi się dość ciekawie, gdyż w tej cenie możemy otrzymać przeciętne mieszkanie, cenę za metr. Jednak nie będzie to mieszkanie, które jest umeblowane. W kwotę 2800 za metr weszło całe wyposażenie, a nie jest to wyposażenie standardowe dla mieszkania. Jest tu znacznie więcej różnego rodzaju instalacji. Lampy, które włączane są na czujniki ruchu, wszelkiego rodzaju informacje o drodze ewakuacyjnej, podświetlane czujniki przeciwpożarowe, instalacja alarmowa. Szanowni Państwo, to nie byle jaka inwestycja. Zapraszam, pokażę ją od wewnątrz. Tu mamy tak jakby jadalnię, telewizor, szafki, elementy dekoracji, grafiki na ścianach i, szanowni Państwo, no gigantyczna kuchnia. To wszystko, te meble, te urządzenia, wyposażenie, wszystko w kwocie 2800 zł za metr. Przyznam szczerze, niebywałe. Tak właśnie wyobrażam sobie dbanie o publiczne pieniądze, jak zrobił to starosta pan Kazimierz Kaca. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Ci wszyscy z Państwa, którzy interesują się nieruchomościami, wiedzą, że powierzchnia mieszkalna na tak zwanych poddaszach jest liczona jako połowa, gdyż skosy nie wchodzą do zabudowy. Tak też jest w przypadku piętra na tym budynku. A więc, gdybyśmy się tak zastanowili, to metrów, szanowni Państwo, ten budynek ma znacznie więcej ze względu na takie właśnie skosy. Jak udało się staroście panu Kazimierzowi Kacy tak zarządzić tymi pieniędzmi, że każdy z dzieciaków ma stworzone takie warunki, jakich niejeden malec mógłby i jego rodzice mogliby pozazdrościć normalnie pracujący. Moim zdaniem to nie tylko gospodarność, to jeszcze potężne doświadczenie.
A gdy weźmiemy pod uwagę, że starostwo powiatu włocławskiego, powiat włocławski jest najmniej zadłużonym starostwem w Polsce, to w tym wypadku rzeczywiście możemy mówić o cudzie. Szanowni Państwo, popatrzmy na te pokoje na poddaszach, okna typu velux z roletami, kilkustopniowe regulowanie przepływu powietrza, schludne, nowoczesne szafki, szafy przesuwane. To wszystko kosztuje. Parapety, jakieś tam z odpadów, z kafelek. To są gotowe blaty parapetowe, które też nie kosztują mało. Do tego wszystko skonstruowane dość funkcjonalnie, wszystko schludne. Taki projektant, który to wszystko aranżował, też nie zrobił tego za darmo. W cenę budynku jednego i drugiego wliczona jest też oczywiście instalacja grzewcza. Cały czas pewnie Państwo pytacie, jak to jest możliwe, że w cenie 2800 zł za metr udało się to wszystko zrobić. Ale to nie wszystko, co składa się na tą cenę. Te dwa budynki stoją na bardzo rozległej działce. Tutaj z holu, jaki jest przewidziany dla młodzieży, pokażemy Państwu, jak ta działka wygląda. Mam nadzieję, że się zmieścimy tutaj z kamerą na zewnątrz. Nawet pomyślano o takich rzeczach jak rolety w oknach. Proszę bardzo. Wszystko w tej samej cenie. Szanowni Państwo, na oko jest to około 5-6 tysięcy metrów i te wielkie połacie, kostki brukowej, kostki Bauma o powierzchni około 2-3 tysięcy metrów, to Szanowni Państwo, sam w sobie gigantyczny wydatek, ogrodzenie, nasadzenie drzew, nawet trawnik, to wszystko są pieniądze. I teraz pytanie do tych wszystkich samorządowców i polityków. To co, panowie i panie, wystarczy tylko nie kraść? I można, i da się? Przejdźmy jeszcze dalej, dopowiem więcej. To nie są jakieś żarty, tu każdy pokój tak wygląda. Wszystko wykończone na tip-top. Dzieciaki dostały niesamowite, luksusowe, można powiedzieć, warunki. A przede wszystkim mam jako podatnik poczucie, że w końcu moje pieniądze wydatkowane są zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i podstawowymi zasadami moralności. Przechodząc nawet przestrzeń pod schodami zagospodarowana takim pomieszczeniem, tak zwaną graciarnią, choć ze względu na jakość wyposażenia w tej graciarni, graciarnią jej nazwać nie można. W całym budynku jest mnóstwo łazienek. Tutaj akurat mamy pralnię, szafki, kosze na bieliznę, wentylacja włączająca się po zapaleniu światła, odpowiednio dopasowane oświetlenie, elegancki gres na podłodze. Wszystko w cenie 2800. Ja będę to powtarzał do znudzenia. Dla tych wszystkich włodarzy, którzy budują nam cuda na kiju, pomniki głupoty i każą nam się z tego cieszyć. Idziemy do części ogrodowej, a tu kolejna niespodzianka. Szanowni Państwo, ta działka ma system jeszcze nawadniający, niesamowite. O proszę, boisko do siatki, do kosza, altanki do miłego spędzania czasu. Jaki piękny taras. Meble ogrodowe, plac zabaw, 2800 zł. Ja muszę to powiedzieć. Panie prezydencie Marku Wojtkowski, Lubień Kujawski, niedaleko od Lubrańca. We Włocławku za 1 200 000
stworzył Pan fontannę. Niech Pan spojrzy na ten dom. Gigantyczna powierzchnia, 375 metrów, kompletnie wyposażony, z zagospodarowaną działką. Cena? Nawet nie cena fontanny na starym rynku. Powinien Pan się ze wstydu spalić. Boisko też niczego sobie, wyłożone czymś w rodzaju tartanu. Urządzenia wszystkie zapewne mają atest. Jest to przemyślane. Naprawdę jest czego tutaj zazdrościć. Ten typ gospodarności to to, o czym wszyscy, szanowni Państwo, marzymy. Nawet teren, te lampy, całkiem fajne, nowoczesne, to wszystko cena 2800 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej każdego z tych domków. Jestem pod wrażeniem, choć tak właśnie sobie wyobrażam normalność.